Dobry wieczór Państwu. Witam. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać jej magnificencję, panią rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, panią profesor doktor habilitowaną Bogumiłę Kaniewską. Serdecznie witam. Witam pana profesora doktora habilitowanego Zbyszka Melosika, prorektora Uniwersytetu do spraw relacji z otoczeniem społecznym, a jednocześnie przewodniczącego Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego. Witamy panie rektorze. Witam też zaproszonego gościa, jest z nami bowiem pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, którą poprosiliśmy o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego. Pani profesor, serdecznie witamy. Serdecznie witam też przybyłych na naszą uroczystość członków Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego, pana profesora Bogusława Mroza. Serdecznie witam. I pana profesora Rafała Mola. Też serdecznie witam. No i mówiąc te słowa, pozwólcie Państwo, że sam się przedstawię. Witold Mazurczak, jestem pełnomocnikiem pani rektor do spraw Uniwersytetu Otwartego. Są tutaj z nami też laureaci naszych nagród dla wykładowców i dla słuchaczy. Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Uniwersytetu. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście na naszą inaugurację. Witam. Witam wszystkich pozostałych uczestników naszej uroczystości, wśród nich i wykładowców i przede wszystkim oczywiście naszych słuchaczy, bez których nie byłoby Uniwersytetu Otwartego. Wszystkie te osoby, wszystkich zebranych przy swoich laptopach, komputerach, smartfonach, wszędzie tam, gdzie dociera nasz sygnał bezpośredniej transmisji. Niestety nie spełniły się nadzieje o powrocie do normalności, jakie wyrażaliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Nie możemy wszyscy uczestniczyć w naszej uroczystości. To oczywiście w dalszym ciągu konsekwencja pandemii. Wirus nie ustępuje, a ostatnie dni przyniosły kolejne wzrosty zachorowań, więc musimy być ostrożni i stąd w takim ograniczonym gronie przybyliśmy na tą dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa, październik to miesiąc, w którym tradycyjnie rozpoczynają się zajęcia w szkołach wyższych, na studiach stacjonarnych i zaocznych, podyplomowych i doktoranckich. W Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza od 2016 roku do tych tradycyjnych form kształcenia dołączyła jeszcze jedna, mianowicie kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania i okolic. Uczymy się bowiem całe życie. Współczesna, otaczająca nas rzeczywistość jest coraz bardziej skomplikowana, coraz mniej zrozumiała i dzisiaj nowoczesne społeczeństwo to społeczeństwo, które sprostać musi wyzwaniem tego szybko zmieniającego się świata, a wiedza, którą odebraliśmy w naszych szkołach już za chwilę może okazać się przestarzała albo nieadekwatna do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Konieczne staje się kształcenie ustawiczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza nigdy nie zamykał się w ciasnych murach uczelni. Był otwarty na coraz większe potrzeby i aspiracje społeczności miasta i regionu. Nic więc dziwnego, że budowa oferty i promowanie uczenia się przez całe życie znalazła się w naszej strategii już w 2009 roku, powtórzona została też w nowej strategii naszej uniwersyteckiej z 2021 roku. W lipcu 2016 roku ówczesny rektor Uniwersytetu, profesor Bronisław Marciniak, powołał do życia Uniwersytet Otwarty. Odważną decyzję o rozpoczęciu jego działalności w październiku tego roku podjął już jego następca, kolejny nasz rektor, profesor doktor habilitowany Andrzej Lesicki. Dzisiaj rozpoczynamy szósty już rok akademicki w historii Uniwersytetu Otwartego. O uroczyste jego otwarcie poproszę jej magnificencję, rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
panią profesor doktor habilitowaną Bogumiłę Kaniewską. Szanowni Państwo, Państwo profesorowie, Państwo słuchacze naszych wykładów, kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego. Wszyscy my tu na sali, Państwo przed ekranami, a wszyscy my na Uniwersytecie i Państwo, którzy korzystają z oferty naszego Uniwersytetu, mamy za sobą ciężki rok. To rok pandemiczny, kiedy nie było zajęć stacjonarnych, kiedy musieliśmy zmagać się z nową sytuacją. Pomyślałam sobie dzisiaj, idąc do Państwa, że w 102, już prawie 103-letniej historii Uniwersytetu nigdy nie było takiej sytuacji, byśmy się musieli zmagać z taką siłą naturalnego, biologicznego ataku, czyli z siłą epidemii. Wszystkim nam się wydawało, że co jak co, ale czas, który znamy z literatury, czas wielkich epidemii, zaraz, skończył się już dawno, dawno temu. Ostatni taki przypadek miał miejsce we Wrocławiu po II wojnie światowej. Niemniej wydawało nam się, że to jest zagrożenie, które dla nas nie istnieje. Okazało się, że musimy się z nim zmierzyć. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przetrwał już niejedną burzę dziejową, począwszy od tego, że powstał dzięki uporowi społeczeństwa całej Wielkopolski, która od wielu, wielu wieków chciała mieć tutaj uniwersytet i w końcu wraz z niepodległością w 1918 roku taka szansa się pojawiła. Uniwersytet przetrwał wojnę, przetrwał rozmaite polityczne zawieruchy, włączając w to czas stalinizmu, później stanu wojennego, i trwa nadal. Nie dziwne jest też to, że przetrwał czas pandemii. Wręcz przeciwnie, jest to i spodziewane, i optymistyczne. Ale muszę powiedzieć, że w tej historii jedna rzecz budzi mój podziw. A mianowicie czas pandemii okazał się czasem niezwykle korzystnym dla Uniwersytetu Otwartego. Był to czas, kiedy Państwo, słuchacze tego uniwersytetu, wykazaliście największe zainteresowanie naszą ofertą, i to potwierdza sensowność tego pomysłu, który zrodził się przed 6 laty. Myśmy jeszcze nie wiedzieli wtedy, kiedy pan profesor Mazurczak podejmował się tej misji, nie wiedzieliśmy, z jakim spotka się to odzewem. Dzisiaj już wiemy, że odzew jest fantastyczny, że idea uczenia się przez całe życie to jest nie tylko idea, nie tylko hasło, nie tylko trzecia misja, ale też pewna realność, dzięki której Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza może istnieć w Poznaniu jako uczelnia dla wszystkich, kształcąc i swoich absolwentów, i absolwentów nie swoich, i tych z Państwa, którzy jeszcze nawet nie mieli okazji wstąpić w mury Uniwersytetu, bo jesteście Państwo na to za młodzi. Otwieramy się dla wszystkich. Myślę sobie, że tych wymiarów Uniwersytetu mamy coraz więcej, coraz bardziej możemy być dumni z naszego Uniwersytetu, bo mamy i Uniwersytet kolorowy dla najmłodszych, i Uniwersytet otwarty dla wszystkich, i Uniwersytet Europejski po to, by otwierać się na współpracę z młodymi ludźmi i badaczami w Europie. No i wreszcie Uniwersytet Badawczy, czyli ten, który będzie nam zapewniał najwyższy poziom badań, najwyższy poziom kształcenia dzięki temu. A zatem oddajemy Państwu wszystko, co najlepsze. Oddajemy Państwu świetnych organizatorów, którym bardzo serdecznie na ręce pana profesora, panów profesorów, pana prorektora i doktora Krzysztofa Dudy bardzo serdecznie
dziękuję za opiekę nad Uniwersytetem Otwartym, bo to dzięki ich troskliwej opiece ta inicjatywa się tak pięknie rozwija. Dajemy Państwu to, co najlepsze, a więc najlepszych wykładowców, czego najlepszym dowodem będzie za moment wykład pani profesor Wronkowski-Jaśkiewicz, która nie tylko jest znakomitą prawniczką i swego czasu jako prorektorka organizowała, prowadziła na naszym uniwersytecie doktorantów do karier naukowych, ale też w ostatnich latach zasłynęła jako sędzina Trybunału Konstytucyjnego i często wypowiadała się, zabierała głos, dając tym najlepsze świadectwo uniwersytetowi i sposobom, w jaki tu na naszym uniwersytecie pojmujemy etykę uczonego, etykę badacza. Takich wyłącznie dobrych, wspaniałych wrażeń, przemyśleń, które prowadzą ku temu, co dobre, piękne, szlachetne, prawdziwe, życzę wszystkim Państwu, słuchaczom 6. już edycji Uniwersytetu Otwartego. Dziękuję bardzo i gratuluję Państwu dobrego wyboru. Dziękuję bardzo i poproszę może teraz pana rektora Zbyszko Melosika o zabranie również głosu. Proszę Państwa, po tak pięknym wprowadzeniu pani rektor, dziękuję bardzo. Chciałbym dołączyć swoje słowa gratulacji dla pana profesora Witolda Mazurczaka, który jest motorem działań Uniwersytetu Otwartego. Otóż powiem, w tych czasach Uniwersytet Otwarty w Poznaniu odniósł ogromny sukces zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku. Mamy niespotykane ilości zapisów, co świadczy o wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i wysokim poziomie organizacji zajęć. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu wspaniałych zajęć, uzyskania nowej wiedzy, wzbogacenia swojej osobowości i życzyć sobie, aby Uniwersytet Otwarty, podobnie jak w poprzednich latach, przyczyniał się do wzmożenia współpracy Uniwersytetu z otoczeniem, czego jest w pewnym sensie taką krystalizacją i uosobieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, każda inauguracja zawiera również sprawozdanie z tego, co się stało i zapowiedź tego, co zamierzamy zrobić w nowym roku akademickim. I teraz pozwólcie Państwo, że do takiej prezentacji przejdę. Przede wszystkim to sprawozdanie. Była mowa o tym, że Uniwersytet Otwarty działa od 2016 roku. I działając już przez te 5 lat, oferuje on mieszkańcom Poznania przede wszystkim możliwość uzupełnienia wiedzy, ale i także, co równie ważne, realizacji swoich pasji, poznania realiów akademickiego życia, czy choćby spotykania się z reguły raz w tygodniu z ciekawymi ludźmi. Proponowane kursy organizowane są na wzór zajęć akademickich. Są to wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria. Dla wszystkich mieszkańców, jak wspominała pani rektor, oczywiście głównie Poznania i regionu, no ale teraz, gdy wyszliśmy na zewnątrz, gdy nasze zajęcia prowadzimy w trybie zdalnym, to praktycznie rzecz biorąc dla wszystkich zainteresowanych, nawet z całej Polski. Dla wszystkich od 16 roku życia, to jest może najciekawsze, bez względu na wykształcenie, więc i co ważne, osoby, które ukończyły kurs, otrzymują potem certyfikat, a te, które zdecydują się na zdanie dobrowolnego egzaminu, otrzymują również świadectwo. Pierwsze nasze zajęcia rozpoczęliśmy prawie dokładnie parę lat temu.
To jest 5 lat temu, 24 października. Pierwsze zajęcia 24 października 2016 roku. Uruchomiliśmy wtedy 8 kursów. 8 kursów dla ponad 200 słuchaczy. A potem z roku na rok tych kursów i słuchaczy było coraz więcej. Proszę Państwa, ta statystyka pokazuje nam wyraźnie, że z roku na rok wzrastała zarówno liczba kursów, które uruchomialiśmy, jak i liczba słuchaczy. No aż przyszedł ten feralny rok czwarty naszej działalności, rok akademicki 2019-2020, kiedy obserwujemy tutaj wyraźne załamanie. W jednym trymestrze, w tym ostatnim, wiosennym, kiedy już musieliśmy te zajęcia prowadzić w warunkach stanu pandemii, przeprowadziliśmy tylko 13 kursów. Ale proszę też zwrócić uwagę na to, że średnia jakby z całego roku, czyli 71 kursów, czy 1399 słuchaczy, świadczy o tym, że mimo tego gwałtownego załamania w trzecim trymestrze podołaliśmy zadaniu i przetrwaliśmy ten najgorszy okres. Przez 5 lat, które upłynęły od tego ważnego wydarzenia dla nas, jakim był pierwszy wykład 24 października 2016 roku, przez te 5 lat w naszym projekcie uczestniczyło blisko 500 wykładowców z uniwersytetu, dlatego że przyjęliśmy zasadę, że naszymi wykładowcami są osoby zatrudnione w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I to przede wszystkim dzięki nim. 3 razy do roku, bo nasz rok akademicki dzieli się na 3 trymestry, a więc dzięki nim 3 razy do roku możemy realizować plany i spełniać marzenia mieszkańców Poznania, okolic, czy nawet jeszcze szerzej, o czym świadczy ponad 20 tysięcy zapisów na nasze kursy. Przez te 5 lat ponad 20 tysięcy zapisów na nasze kursy. I myślę, że dzisiaj w związku z tym możemy powiedzieć, że Uniwersytet Otwarty znalazł już swoje miejsce trwałe, widoczne w życiu naszej uczelni, ale też i w życiu naszego miasta. Tak jak pani rektor wspominała, ubiegły rok akademicki był dla nas prawdziwym wyzwaniem. Stan epidemii spowodował, że wszystkie nasze zajęcia musieliśmy prowadzić w trybie zdalnym, a więc w warunkach zupełnie nowych i nieoczekiwanych. I to zarówno dotyczy wykładowców, jak i słuchaczy. Udało się nam pokonać wszystkie trudności i przeciwności. Mówią o tym choćby już tylko dane statystyczne z tego roku. Otóż w tym pierwszym trymestrze jesiennym uruchomiliśmy w sumie 29 kursów, mimo że ta pierwsza oferta w tym, no przecież w tej nowej zupełnie sytuacji, ta pierwsza oferta była stosunkowo skromna, bo 55 kursów tylko w naszej ofercie się znalazło, ale z tych 55 uruchomiliśmy 29, to jest 53% ze wszystkich zgłoszonych. I ten procent potem będzie się utrzymywał między 40 a 50% i myślę, że to był pierwszy nasz taki wyraźny sukces. W następnym trymestrze, w trymestrze zimowym, w ofercie już 74 kursy, uruchomiono dokładnie też 29, tak jak poprzednio, dla 523 słuchaczy. I wreszcie w trymestrze wiosennym, kiedy już złapaliśmy oddech, kiedy byliśmy już bardziej doświadczeni, w ofercie już 88 kursów i rekord, który wtedy zanotowaliśmy, 36 kursów. Nigdy w jednym trymestrze tylu kursów nie uruchomiliśmy. Dla 655 słuchaczy to jest drugi wynik w naszej historii, mniejszy tylko o trzy osoby od rekordowego trzeciego trymestru w 2017 roku. I to, co jest najbardziej imponujące, ten cały ubiegły rok, pierwszy cały rok działania w warunkach pandemii, 94 kursy, najwięcej. Dla 1679 słuchaczy też najwięcej. A więc rekordowy rok ubiegły,
ten rok, który wzbudzał nasze obawy, kiedy go rozpoczynaliśmy rok temu, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaka będzie rzeczywistość i czy podołamy wszystkim tym wyzwaniom. I okazało się, że w tych trudnych warunkach, mimo pandemii, konieczności przejścia na zupełnie inny sposób prowadzenia zajęć, daliśmy radę, pokonaliśmy to załamanie, które przychodziło wiosną 2020 roku. Udało nam się też utrzymać, to jest może też ważne, szeroką ofertę. Przez ten cały rok akademicki, przez 3 trymestry w dalszym ciągu prowadziliśmy nie tylko kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe, takie jak kursy językowe, z prawa, z psychologii, zarządzania, biznesu, ale i też zajęcia wydawałoby się dosyć odległe od takich twardych umiejętności zawodowych, takie jak dotyczące sztuki, architektury, historii, a nawet kursy ogrodnicze i brydżowe, pisania scenariuszy, kursy z historii filmu, z historii tańca, z historii polskiego jazzu, twórczości Boba Dylana i warsztaty teatralne. Taka bogata oferta, ona też znalazła się w tych propozycjach, które przedstawiliśmy w ubiegłym roku. I tutaj możecie Państwo zapoznać się z najpopularniejszymi kursami w roku akademickim 2020-2021. A więc zarządzanie projektami, warsztaty antystresowe to już od kilku trymestrów kurs cieszący się olbrzymim powodzeniem, sposoby radzenia sobie z życiowym stresem oraz bólem, ale potem zwinne zarządzanie projektami, gramatyka angielska i absolutny hit to są podstawy programowania w języku Python, które to kursy prowadzimy już chyba od 2 lat i za każdym razem zgłasza się rekordowa liczba chętnych. Niestety nie wszyscy mogą w tych kursach uczestniczyć. To są niewielkie grupy w ramach laboratorium, gdzieś 12-15 osób, ale jesteśmy ciągle do Państwa dyspozycji i proszę liczyć na to, że będziemy te kursy powtarzali. Tak jak Państwo widzicie z tych tematów, to są kursy, które dotyczą konkretnych umiejętności, powiedziałbym, zawodowych. Takie kursy, które podwyższają kwalifikacje. 70% naszych słuchaczy, wypełniając ankietę i odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydowali się na rozpoczęcie zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego, to 70% z nich deklarowało, że chce podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Ale nie tylko, proszę Państwa, dlatego że to są również kursy dla pasjonatów, dla takich ludzi, którzy interesują się wieloma sprawami i teraz by chcieli tą swoją wiedzę skonfrontować z autorytetami, z nauką, i dlatego do nas też przychodzą. I są też tacy, którzy interesują się wieloma, wydawałoby się, takimi odległymi od naukowej działki zainteresowaniami. Więc zaraz za tą pierwszą dziesiątką w ubiegłym roku akademickim na 11 miejscu znalazła się na przykład ceramika dla początkujących. Następnie tajemnice kosmosu. Potem sztuka pisania prozą i to, co patrzę na profesora Mroza, wielkie dzieło pracowników Wydziału Fizyki, wspólny wykład, kilkanaście wykładowców, jeden tylko kurs, kilkunastu wykładowców z jednego wydziału, z Wydziału Fizyki, wykład pod tytułem Fizyka Współczesna i Świat w 2020 roku. To była naprawdę dobra promocja wydziału. Kurs cieszył się niebywałym powodzeniem i myślę, że i inne wydziały mogłyby może taki eksportowy kurs poprowadzić, bo to naprawdę sprzyja promocji poczynań każdego wydziału. Dodajmy też, że w tym
trymestrze, który za chwilę rozpocznie, bo pierwsze nasze zajęcia ruszą w ten piątek. Otóż tam w tych naszych propozycjach znajdują się też takie kursy jak hieroglify egipskie. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania takim kursem właśnie w Poznaniu. Mamy lokalizację dialogów filmowych w praktyce, proszę sobie wyobrazić taki kurs, czy na przykład muzyka klasyczna ciekawsza niż myślisz. Także widzicie Państwo, że to nie są tylko kursy, które dotyczą konkretnych kwalifikacji z biznesu, z prawa, z psychologii, czy kursy językowe, ale nasza oferta jest znacznie, znacznie szersza i to nam udało się zachować w ubiegłym roku akademickim. To był trudny rok. Zapowiedzią tego, co nas czeka, była już inauguracja poprzedniego roku akademickiego, która odbyła się 21 października, notabene też akurat w środę, organizowana kompletnie w chaosie prawnym spowodowanym wprowadzeniem czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego w Poznaniu. Państwo już może tego nie pamiętacie, ale ja naprawdę pamiętam. To z dnia na dzień sprzeczne informacje dotyczące, czy w ogóle można się spotykać, czy mogą być organizowane jakiekolwiek spotkania naukowe. W którymś momencie pojawiła się nawet taka wiadomość, że nawet online nie będzie można się spotykać. Słowo honoru, coś takiego było, więc to był czas wielkiej niepewności. W rezultacie naszą inaugurację zrealizowaliśmy całkowicie online na kanale YouTube, jedynie w czteroosobowym składzie i każda z tych osób była w osobnym pomieszczeniu przed osobnym laptopem. Ale jaka to była reprezentacja, proszę Państwa, dwóch rektorów w czasie tej inauguracji, ustępujący rektor profesor Andrzej Lesicki i obejmująca wtedy urząd pani rektor Bogumiła Kaniewska. Jeden prorektor, profesor Zbyszko Mylosi jako trzecia osoba, i moja skromna osoba jako pełnomocnik rektora do spraw Uniwersytetu Otwartego. I to było całe towarzystwo, które się zebrało. I mieliśmy tą inaugurację też przeprowadzoną poprzez właśnie transmisję bezpośrednią. Oczywiście tradycyjną były okolicznościowe przemówienia, sprawozdanie z ubiegłego roku akademickiego, wręczenie nagród. I najważniejszy może punkt wtedy programu, fascynujący wykład inauguracyjny profesora Lesickiego pod tytułem The Beatles, płyty wydane w Wielkiej Brytanii. Co ten wykład też jakby podkreślał tą szerokość naszych zainteresowań. Nawiasem mówiąc, wykład dostępny na YouTubie żyje już własnym życiem, ma setki odsłon i cieszy się uznaniem specjalistów i fanów tego zespołu. Ze względu na pandemię musieliśmy wtedy przedłużyć zajęcia poprzedniego roku akademickiego i tak się zdarzyło, że w październiku już zaczęliśmy nowy rok akademicki, ale jeszcze kończyliśmy zajęcia z poprzedniego roku akademickiego. Otóż to wszystko udało nam się wtedy sprawnie przeprowadzić i myślę, że to też zawdzięczamy temu, że oczywiście podołaliśmy obowiązkom organizacyjnym, ale i też nasi wykładowcy sprawdzili się jako wykładowcy, którym przyszło działać w tych zupełnie nowych warunkach. To, że dobrze dają sobie radę, świadczy też średnia ocen z kursów w roku akademickim 2020-2021. W pierwszym trymestrze ta średnia ocen to jest 4,54, w drugim trymestrze 4,76, w trzecim trymestrze 4,68. W ciągu całego roku akademickiego ta średnia jest 4,66. A proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że te ankiety, ja może do tego jeszcze za chwilę też wrócę, te ankiety wypełnia u nas ponad 40% słuchaczy, więc one są naprawdę w dużym stopniu miarodajne i myślę, że to taki wynik, w moim przekonaniu bardzo wysoki, a przynajmniej jeśli chodzi o to, że oto ocenialiśmy pracę wielu wykładowców, którzy po raz pierwszy w życiu stawali wobec takich wyzwań.
Przez cały rok akademicki też ubiegły trwał remont Kolegium Martineum. To jest nasza siedziba. Ten remont między innymi związany z uruchomieniem centrów szyfrów Enigma. Mimo wielu utrudnień i przeszkód mamy to już za sobą i to może jest najważniejsze. Serdecznie zapraszamy teraz do naszej nowej siedziby. To jest w dalszym ciągu. Ten budynek, w którym byliśmy, zmieniliśmy tylko swoje miejsce w tym budynku. Smutna wiadomość, 9 lipca tego roku zmarła pani dr Danuta Wolfram Romanowska, ubiegłoroczna laureatka naszej nagrody dla najpopularniejszego wykładowcy. To pani doktor była bardzo zaangażowana w działania Uniwersytetu Otwartego jeszcze w czerwcu, tak? A więc na 2-3 tygodnie przed swoją śmiercią prowadziliśmy korespondencję na temat nowych propozycji. Niewątpliwie będzie nam jej bardzo brakowało. Opiniowaniem programu działania i zatwierdzeniem kursów zajmuje się i zajmowała w ubiegłym roku akademickim oczywiście też 7-osobowa rada programowa. Przewodniczący tej rady, wspomniany już profesor doktor habilitowany Zbyszko Melosik. Członkowie rady to moja skromna osoba, ale też pani profesor Agnieszka Cybal-Michalska, pani profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prorektor naszej uczelni. Pani profesor Cybal-Michalska jest dziekanem Wydziału Studiów Edukacyjnych. Pan profesor doktor habilitowany Rafał Mul, którego jeszcze raz witam na sali, który reprezentuje biologię, pan profesor Bogusław Mróz, jak już mówiłem, fizyka i pan doktor Marek Sobczak, dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia. I dzięki tej radzie mogliśmy wykonać olbrzymią pracę, jeśli chodzi o weryfikację tych wszystkich propozycji, które do nas napływają, ale i też prowadziliśmy wiele dyskusji, co robić, jakie znajdować rozwiązania wobec kolejnych pojawiających się problemów i trudności. Proszę Państwa, nasz Uniwersytet Otwarty jest przedsięwzięciem ogólnouniwersyteckim w odróżnieniu na przykład od Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Tam ten Uniwersytet Otwarty ma bardzo dużą autonomię, jest właściwie odrębną jednostką. U nas tego nie ma. To jest wspólne nasze uniwersyteckie dzieło. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że naszą działalność mogliśmy rozwijać tylko i wyłącznie dzięki pomocy i zaangażowaniu całej uczelni, w tym przede wszystkim jej magnificencji rektora pani profesor Kaniewskiej, prorektora Melosika, ale oczywiście w różnym stopniu wszystkim pozostałym prorektorom i dziekanom. W założeniach naszego projektu ważną rolę w organizacji kursów miały odgrywać też wydziały. Powołano w związku z tym pełnomocników dziekanów do spraw UAM. Spotykaliśmy się w ubiegłym roku akademickim. Ostatnio spotkaliśmy się paręnaście dni temu. Chciałbym w tym miejscu wszystkim tym pełnomocnikom dziekanów podziękować za współpracę, ale też oczywiście podziękować dziekanom, a tym przede wszystkim za życzliwość wobec naszego projektu i wyrozumiałość w chwilach, gdy trzeba rozwiązywać pojawiające się nagle problemy. Siedzibą Biura Uniwersytetu Otwartego jest Kolegium Martineum przy ulicy Święty Marcin 78. Pracownikiem biura jest pani dr Alicja Żuchelkowska, która zajmuje się olbrzymią taką machiną administracyjną i kontaktami z naszymi słuchaczami. To trudne zadanie, bo to taka jest podstawa funkcjonowania w ogóle Uniwersytetu Otwartego, ale ważną częścią tu są pełnomocnicy, przepraszam, nie dotrzymuję tempa mojemu sprawozdaniu. Otóż ważną częścią jest promocja Uniwersytetu i promocja naszego w ogóle, naszych wszystkich poczynań. Musimy dotrzeć z naszymi propozycjami do jak największej liczby mieszkańców Poznania. Stałym konsultantem do spraw promocji jest pan dr Krzysztof Duda, i to głównie dzięki niemu możemy odnotować kolejne rekordy w liczbie zapisów i zgłoszeń na kursy. Dodajmy, że systemem informatycznym zajmuje się pan Dawid Górecki z Centrum Informatycznego UAM, a pomocą w sprawach administracyjnych służy pani Martyna Woźniak.
Szerokiej pomocy udziela nam też administracja naszej uczelni, kwestura, dział nauczania, biuro jakości kształcenia, kanclerz i jego zastępcy, dział radców prawnych, dział zamówień publicznych, rzecznik prasowy i centrum informatyczne. Wszystkie te działy administracji uniwersytetu w mniejszym czy większym stopniu są zaangażowane w to, żebyśmy mogli funkcjonować jako centrum, jako uniwersytet otwarty. Od samego początku, bo od grudnia 2016 roku współpracujemy z Urzędem Miasta, w tym z panią Anną Wawdysz, pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw młodzieży i współpracy akademickiej. Korzystamy z pomocy w promocji naszego projektu, w tym również na stronach internetowych Urzędu Miasta. Proszę Państwa, przed nami nowe wyzwania. Zakończyliśmy rekrutację na pierwszy trymestr. Mamy to już za sobą. W piątek rozpoczną się pierwsze zajęcia tego nowego roku akademickiego. Na 75 kursów zapisało się ponad 2300 osób. To jest kolejny rekord, bo tak jak Państwo widzieliście, zapisywało się 1600-1700 osób, a w tym trymestrze 2300. Najwięcej w naszej historii. Do dzisiaj na razie uruchomiliśmy 40 kursów. To jest pewna liczba, 40 kursów. Tam był rekord 36, z reguły koło 30. Teraz już na pewno 40, a no prawie też na pewno będzie tego więcej, więc to jest kolejny rekord. Ponad 700 nowych słuchaczy. Ponad 700 nowych słuchaczy w jednym trymestrze. Też jeszcze tego nie było. Proszę Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przed nami nowy rok akademicki, nowe wyzwania, nowe zadania, ale w przyszłość w związku z tym patrzymy z optymizmem. To tyle, jeśli chodzi o moje sprawozdanie i ten optymizm co do przyszłych losów Uniwersytetu Otwartego. Chciałbym teraz przejść do kolejnego punktu naszego programu, mianowicie do wręczenia nagród. Pani rektor, szanowni państwo, od początku naszej działalności podjęliśmy współpracę z ponad 500 wykładowcami. Jestem pełen uznania dla ich wysiłku i profesjonalizmu. To naprawdę zadanie nie jest łatwe. Prowadzić zajęcia, gdy na sali obok siebie siedzą młodzi ludzie, kilkunastolatkowie, tak? A obok seniorzy 50-60+. I spowodować, żeby wszyscy byli zainteresowani tym, co chcemy przekazać. Prowadzone przez nich kursy oczywiście są oceniane bardzo wysoko. I to jeszcze raz chcę tutaj podkreślić, że to jest bowiem zgodnie z naszym regulaminem ważnym elementem. Ważnym elementem, jeśli chodzi o przyznanie tej nagrody, jest wysoka ocena kursu, minimum 4.0, dokonana właśnie przez słuchaczy. Ale tak naprawdę decyduje też liczba słuchaczy na kursach poszczególnych wykładowców. I w związku z tym, proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że wykładowcy z najwyższą liczbą słuchaczy w roku akademickim 2021, takim wykładowcom na pierwszym miejscu największa liczba słuchaczy przyjętych i aktywnych to jest pan doktor Leonard Dajerling. 181 osób. Na jego kursach. Aktywni, to znaczy ci, którzy skończyli te kursy, 168, średnio ocen 4,48. Na drugim miejscu pani doktor Matylda Pachowicz, to jest 140 aktywnych, to jest 140 przyjętych, aktywnych 127 osób, średnio ocen 4,68. I na trzecim miejscu pan magister Jan Kosiński, od właśnie tego Pythona, to jest 89 aktywnych, 82 osoby skończyły te kursy, średnia ocen 4,56. Serdecznie gratuluję Państwu i chciałbym poprosić Panią Rektor o wręczenie tych nagród. Pana doktora Dajerlinga poproszę, tak?
Dziękuję za współpracę. Pani doktor Matylda Pachowicz. I pan magister Jan Prosiński. I proszę Państwa, od 2018 roku przyznajemy nagrodę dla słuchaczy. Mamy wśród słuchaczy coraz większe grono stałych sympatyków. Są tacy, którzy w jednym roku akademickim uczestniczyli w 9 kursach. I właśnie dla tych, którzy zapisali się na największą liczbę kursów od 2018 roku, przewodniczący Rady Programowej przyznaje nagrody. A nagrodą jest możliwość wybrania dowolnego kursu, który sfinansowany zostanie ze środków pana rektora. Fundatorem tej nagrody jest pan profesor Zbyszko Melosik i jego chciałbym poprosić o wręczenie. Te nagrody, jeśli chodzi o słuchaczy, to pani Izabela Byszczycka 9 kursów, Adam Lis 8 kursów i pani Agnieszka Rausz 7 kursów. Pani Byszczycka przyszła na naszą uroczystość. Bardzo się cieszymy. Gratuluję pani. Pozostałe osoby usprawiedliwiły swoją nieobecność. Czyli pan Lis jeszcze ewentualnie, ale nie widzę go na sali. Dziękuję bardzo. To są nagrody, tak, które co roku zawsze wręczamy. I proszę Państwa, ostatni punkt, wykład inauguracyjny. Proszę Państwa, żyjemy w trudnych czasach. No to taki banał. Coraz bardziej niepewni, zagubieni, coraz częściej z przestrachem patrzący w przyszłość. Oczekujemy pomocy i rady, wyjaśnień i pomocy w rozumieniu tego, co się dzieje w otaczającej nas rzeczywistości. By choć częściowo odpowiedzieć na te oczekiwania, w tym roku zastanawiając się nad wykładem inauguracyjnym, zdecydowaliśmy się więc poprosić prawnika. Myślę, że wybór nie wymaga uzasadnienia. Prawnikiem, który przyjął nasze zaproszenie i bardzo chcielibyśmy za to podziękować, jest pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, uczennica profesora Ziembickiego, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Prawa na naszym Uniwersytecie i, tak jak pani rektor już wspominała, sędzia Trybunału Konstytucyjnego do 2019 roku, w latach 2010-2019, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i też prorektorka naszej uczelni w latach 2005-2008. To powoli właściwie staje się już tradycją. Do tej pory byłem autorami naszych wykładów inauguracyjnych, ale proszę mi wierzyć, to nie było specjalnie robione. Ja dopiero teraz się o tym jakby przekonałem. To był profesor Andrzej Lesicki, rektor naszej uczelni i prorektorzy. Pani profesor Beata Mikołajczyk, pan profesor Jacek Guliński i pan profesor Zbigniew Pilarczyk. I w tym gronie chciałbym panią profesor powitać i podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. Wykład pani profesor nosi tytuł Władza prawodawcza a obywatel. Bardzo proszę pani rektor o wygłoszenie wykładu. Szanowni Państwo, kiedy się myśli o prawie, to nieuchronnie myśli się o tym, że powinno ono być czymś w rodzaju fundamentu, na którym opiera się nasze życie w społeczeństwie. Kiedy się rozglądamy dookoła i kiedy przyjmujemy najrozmaitsze sygnały dochodzące z różnych stron,
to nie sposób nie dojść do wniosku, że ten fundament w Polsce jest w tej chwili rozdygotany, rozchwiany, bardzo mocno chybotliwy. Dlatego też, zastanawiając się nad tytułem dzisiejszego spotkania, pomyślałam sobie, że może dobrze będzie zaprosić Państwa do rozmowy nie na temat tego, co się w tej chwili dzieje, ale na temat tego, jak my w europejskiej kulturze prawnej pojmujemy prawo, jak rozumiemy tego, który prawo tworzy, a zatem prawodawcę, i jaka wykształciła się współcześnie relacja pomiędzy tym, który tworzy prawo, a obywatelem, dla którego to prawo jest tworzone. Dla nieprawnika pewnie zaskoczeniem być może to, że my prawnicy ciągle jeszcze spieramy się o to, czym jest prawo i jaka jest jego istota. Ale rozpocznę od zarysowania dwóch stanowisk, dwóch niezgodnych z sobą stanowisk, żeby pokazać tym bardziej pole do dyskusji. Otóż jedno z tych pojęć, o których będę mówiła za chwilę, wywodzi się z pozytywizmu prawniczego. Jest ma niewielką drogę historyczną. Zaczyna odchodzić zresztą już w przeszłość. Drugie natomiast towarzyszyło myśleniu prawniczemu od zawsze. Myślę o pozytywistycznej koncepcji prawa i o koncepcji prawa naturalnego. Otóż w wersji pozytywistycznej definicja prawa jest bardzo prosta. Otóż prawo to jest zespół uporządkowanych norm, ustanowionych albo uznanych przez upoważnioną władzę społeczną, wyznaczających adresatom postępowanie, a zatem nakazujących albo zakazujących im coś czynić i należycie opublikowanych. Proszę zauważyć, że w tej definicji są już pewne wymagania pod adresem prawa. Ma być opublikowane, ma być ustanowione lub uznane nie przez kogokolwiek, ale przez tego, który uzyskał upoważnienie do tworzenia prawa, a zatem przez tego, kogo nazywamy prawodawcą. A przy tym ma się składać z norm postępowania. A postępowanie to nie jest jakiekolwiek zachowanie, tylko zachowanie, które zależne jest od naszej woli. Jest więc prawo rodzajem apelu do autonomicznej jednostki, która może respektować ustanowione normy albo może się nim sprzeciwić. Wedle koncepcji prawa naturalnego natomiast, poza takim prawem stanowionym przez władzę ludzką, jest jeszcze wyższe prawo, jakieś stabilne, niezmienne, przynajmniej jego zasady. I ani treść tego prawa, ani obowiązywanie tego prawa od władzy społecznej nie zależą. Wedle tej pierwszej definicji, proszę zwrócić uwagę, nie było w niej żadnego zastrzeżenia co do tego, jaka ma być treść prawa. Ważne było to, że prawo stanowione jest przez upoważniony podmiot i że ustanowione zostało wedle określonej procedury. Mówimy, przeszło test pochodzenia, niezależnie od tego, jaka będzie jego treść. Ktoś więc, kto przyjmuje to stanowisko i chce być konsekwentny, musi się zgodzić z tym, że prawo może być dobre, rozumne, sprawiedliwe, precyzyjne, ale musi zgodzić się również z poglądem, że prawo może być okrutne, bezrozumne, zagmatwane i powiedzieć, to też jest prawo, tyle, że jest to prawo złe. Wyznawcy takiego poglądu nie zaprzestają jednak starań o to, żeby tworzone przez ludzką władzę prawo było dobre. I o tym chciałabym teraz krótko porozmawiać, rozpoczynając może od definicji, która nas w tym kierunku poprowadzić może, mianowicie świętego Tomasza z Akwinu. Wedle niego prawo ludzkie to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego ustanowione przez tego, komu powierzono pieczę nad wspólnotą i należy ci ogłoszone. A więc pewne elementy się powtarzają. Prawo ma być ogłoszone. Prawo ma być tworzone przez tego, który nie jest uzurpatorem, który sam nie przydał sobie władzy, tylko który został do tego upoważniony, wybrany przez wspólnotę. Jemu ta wspólnota powierzyła zadanie tworzenia prawa. Ale jest w tej definicji wyraźny element treściowy. To prawo ma być stanowione dla dobra wspólnego i to prawo ma być rozporządzeniem nie czyjejkolwiek woli, która może być przecież arbitralna, tylko ma być rozporządzeniem rozumu. Jest oczywiście pewien problem, który następująco można sformułować. Jakże mamy poznawać to prawo naturalne, wedle którego mamy kierując się rozumem stanowić prawo ludzkie?
jakie i czy mamy obiektywne narzędzia, intersubiektywnie kontrolowalne, którymi potrafimy to ustalić. W tle tych dwóch wielkich stanowisk tli się podstawowy spór filozoficzny, mianowicie spór między tymi, którzy uważają, że wartości to dobre, słuszne, sprawiedliwe, istnieje obiektywnie i jest poznawalne, i tymi, którzy powiadają, albo przynajmniej wątpią, czy obiektywnie istnieją, a w każdym razie powiadają, nie mamy intersubiektywnie kontrolowanych metod, ażeby je ustalić. Jak powiedziałam jednak, jedni i drudzy starają się, aby ludzkie prawo, to tworzone przez prawodawcę ludzkiego, spełniało określone warunki. Jedni mają obiektywny wzorzec, który chcieliby realizować, drudzy muszą ten wzorzec swoim wysiłkiem stworzyć. A więc ukształtować wzorzec, który byłby wynikiem naszych starań i naszej kultury. Jaki to jest ten wzorzec, który ukształtowaliśmy sobie w europejskiej kulturze prawnej? Otóż składają się na niego dwa elementy. Element dotyczący treści prawa i element formalny, który dotyczy przede wszystkim tego, co nazwać by można obrazowo jakością prawa. Nie będę sięgała zbyt daleko. Może spróbuję oprzeć się na pewnych wskazaniach, które wyczytać można w starych dokumentach polskich. W statutach Jana Łaskiego, czy do statutów Jana Łaskiego, dołączono coś w rodzaju dokumentu, który można by nazwać poradnikiem dla tworzącego prawo. Nazywa się on Jaka ma być ustawa? I otóż czytamy w tym poradniku. Ustawa ma być uczciwa, prosta, słuszna, możliwa, konieczna, użyteczna i jawna, a nadto jeszcze sporządzona dla dobra wspólnego. Wiele wieków później karierę zrobiła pewna definicja pewnego amerykańskiego prawnika Lona Fullera, który powiada, prawo to jest przedsięwzięcie polegające na tym, że chcemy poddać ludzkie zachowanie pewnym regułom. I to przedsięwzięcie uda się tylko wtedy, jeśli prawo będzie ogólne, jasne, niesprzeczne, jeśli będzie wyznaczało obowiązki możliwe do spełnienia, jeśli będzie nieretroaktywne, jeśli będzie opublikowane. Gdybyśmy sięgnęli do wielu innych jeszcze definicji, to okaże się, że powtarzają się w niej bezustannie pewne elementy. Cały rozwój starań o dobre prawo to jest w gruncie rzeczy dążenie do tego, żeby poszerzać katalog tych wymagań. I współcześnie ten katalog jest już wyjątkowo obszerny, obejmuje przede wszystkim wymaganie tego, żeby stanowione prawo chroniło naszą godność i cały zespół wynikających z niej wolności i praw każdej jednostki. A więc na przykład nietykalność i wolność osobistą, wolność od tortur, nieludzkiego i upokarzającego traktowania, życie prywatne i życie rodzinne, nienaruszalność mieszkania i korespondencji, wolność sumienia i religii, wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji, wolność zgromadzeń i manifestacji, dostęp do służby publicznej. Ale oprócz tego ogromnego dziś katalogu praw jednostki oczekujemy od prawa jeszcze tego, iżby umiało stworzyć dobrze funkcjonujące struktury ochrony zdrowia, systemu rentowego, zaopatrzenia emerytalnego, ażeby przewidywało instrumenty pomocy dla tych, którzy sami nie potrafią do końca zadbać o swój los i żeby przewidywało instrumenty pomocy na wypadek, gdyby obywatel znalazł się w potrzebie, na przykład spowodowanej klęską żywiołową. Oczekujemy więc od prawa nadzwyczaj dużo. A jakie są warunki formalne, których dzisiaj od prawa oczekujemy? Zwrócę uwagę na niektóre tylko z nich. O jednym już powiedziałam. Prawo ma być opublikowane. Publikacja prawa to nie jest każde jego udostępnienie do wiadomości publicznej. Nie jest więc w rozumieniu prawa publikacją prawa to, że ogłoszono rozporządzenie w Rzeczypospolitej albo w broszurce, albo w jakiejkolwiek książce. Prawo ma być ogłoszone w specjalny sposób przez prawo przewidziany, w
w Polsce, na przykład w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Dziennik Ustaw. Ale przecież mamy również i wiele innych oficjalnych publikatorów. Ma to to znaczenie, że wszelkie wątpliwości dotyczące treści prawa porównywane muszą być z tym, co zostało oficjalnie podane do wiadomości w formie urzędowej, a nie jakiejkolwiek innej. Nawet Konstytucja zawiera tak sformułowany warunek, że to, co nie jest opublikowane, ustawa, rozporządzenie, akt prawa miejscowego, nie jest prawem, to znaczy nie wiąże nikogo, dopóki nie zostanie ogłoszone. Ale samo ogłoszenie nie znaczy jeszcze, że możemy się z takim tekstem zapoznać i go zrozumieć. Wymagamy przeto, żeby akt normatywny, który jest ustanowiony, ustawa czy inne akty, nie wchodziły w życie natychmiast po ogłoszeniu, tylko żebyśmy mieli szansę zapoznać się z nimi, zrozumieć, a czasami przygotować organizacyjne do tego, żeby realizować normy, które są w takim akcie zawarte. I ten okres pomiędzy ogłoszeniem aktu normatywnego, a momentem, w którym już mamy obowiązek stosować wyrażone w nim normy, nazywa się okresem vacatio legis. W języku, starym języku polskim używano pięknego określenia spoczywanie ustawy. Ustawa gotowa czeka na moment, w którym jej adresat będzie gotowy do jej stosowania. O ile Konstytucja Polska wyraźnie stanowi, że ogłoszenie jest warunkiem mocy obowiązującej wydanych w Polsce aktów normatywnych, o tyle na pytanie, a kto decyduje o długości vacatio legis, odpowiedzieć muszę, no ten, który stanowi dany akt prawodawczy. Jeśli ktoś stanowi ustawę o szkolnictwie wyższym, to on decyduje o tym, jak długa będzie vacatio legis. Nie można ustalić z góry, że to ma być 14 dni, 36 miesięcy. Sądy konstytucyjne mówią, vacatio legis ma być odpowiednia. Ale przecież to termin wyjątkowo ocenny. Dopuszcza się nawet to, żeby akt normatywny wchodził w życie w momencie jego ogłoszenia, bo mogą zdarzyć się sytuacje zupełnie nieprzewidywalne. Na przykład rozpowszechniająca się w wielkim tempie epidemia. Nie można wtedy czekać 14, czy 15, czy 20 dni, żeby akt normatywny przewidujący środki ochrony wszedł w życie. Pozostawia się to więc w rękach prawodawcy. Niemniej jednak na wszystkie możliwe sposoby próbuje się tę jego władzę ograniczyć, abyśmy nie byli zaskakiwani aktami prawnymi, które wchodzą w życie natychmiast, zanim zdążymy się z nimi zapoznać. Ponadto wymaga się tego, żeby akty stanowione nie były retroaktywne. Co to znaczy? To znaczy, żeby normy stanowione przez prawodawcę nie wiązały konsekwencji prawnych ze zdarzeniami i zachowaniami, które miały miejsce w przeszłości, zanim te normy weszły w życie. Nie chodzi więc o taką absurdalną sytuację, której nakazuje się słuchaczom dzisiejszej pogadanki, ażeby poszli do kina 20 października 2019 roku. Bo oczywiście, że tego spełnić nie można. A to, co jest niemożliwe do spełnienia, nie jest przedmiotem obowiązku prawnego. Natomiast można z czyimś zachowaniem sprzed 3 lat nakazać sądowi wiązać taką konsekwencję, iżby go za to zachowanie ukarać. Można z dochodem uzyskanym 2 lata temu nakazać teraz wiązać obowiązek zapłaty podatku od tego dochodu, mimo że te 2 lata temu nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, że dochody takie będą opodatkowane. Ta niegodziwość retroaktywnego prawa polega więc na tym, że nas zaskakuje, że lekceważy naszą autonomię, że nie apeluje do nas, tylko traktuje nas przedmiotowo. Bo ten, który ma pewne konsekwencje z określonymi zachowaniami z przeszłości wiązać, może to zrobić. Natomiast my nic już zrobić nie możemy, bo nasze zachowanie miało już miejsce, pewne zdarzenie miało już miejsce. Ale i tak przewiduje się w niektórych przypadkach wyjątki. Aba zdarzają się i sytuacje takie, kiedy norma retroaktywna okazuje się, o bardzo to rzadkie, korzystna dla zainteresowanego. Zwykle mówię moim studentom, podając taki przykład na ostatnim wykładzie, że
ten, kto nie opuścił żadnego wykładu, tak oddarowane mu będą na egzaminie z 4 pytań, 2 pytania. No i wtedy niektórzy mówią, a świetnie, tak, ty byliśmy pracowici, udało nam się. A niektórzy powiedzą, no gdybyśmy byli, widzieli, no to może byśmy się wybrali na te wykłady. Za każdym jednak razem jest to zaskoczenie zainteresowanego. I na tym polega nielojalność takiej legislacji. Najtrudniejszą dla rozwiązania, dla tego, który tworzy prawo, najtrudniejszą technicznie sprawą jest to, żeby rozwiązać problemy, które my nazywamy problemami intertemporalnymi. Wiemy bowiem wszyscy, że pewne nasze zachowania, pewne nasze działania i sprawy rozpoczynamy rozwiązywać na gruncie prawa, które w tym momencie obowiązuje, ale trwają one przez długi czas i nagle w tym czasie następuje zmiana prawa. A więc ktoś podjął studia wedle określonego programu studiów. Jest na 3. roku i program studiów ulega zmianie. Powstaje pytanie, wedle jakiego prawa ma skończyć te studia? Według tego programu, według którego rozpoczął, czy według tego, który teraz wchodzi w życie? Zaskakuje go taka decyzja. Może trwać postępowanie karne w sądzie. 2, bywa czasami i dłużej. Rozpoczęło się wedle określonej procedury, ale w pewnym momencie procedura ulega zmianie. Powstaje pytanie, kontynuować się wedle tej procedury, według której to postępowanie rozpoczęto, czy według nowej procedury. Dobra legislacja polega na tym, żeby rozwiązania intertemporalne wprowadzać w taki sposób, iżby były one możliwie najmniej dotkliwe dla zainteresowanych. Są zazwyczaj dotkliwe, ale chodzi o to, żeby uczynić je możliwie najmniej dotkliwymi, żeby najmniej nas zaskoczyły. Otóż zaciągnęliśmy kredyt na określonych warunkach, spłacamy go przez wiele lat. I nagle w pewnym momencie następuje zmiana warunków spłacania kredytu. Jesteśmy zaskoczeni. Gdybyśmy byli wiedzieli o takiej zmianie, może podjęlibyśmy innego rodzaju decyzję. Skutek tego rodzaju techniki może być podobny do działania retroaktywnego. I stąd wymaganie do prawodawcy, właśnie żądanie do prawodawcy, żeby rozwiązując tego rodzaju problemy, czynił to w sposób taki, żebyśmy zdołali się przygotować do zmiany prawa i żeby ta zmiana prawa okazała się dla nas możliwie najmniej uciążliwa. I żeby dokonując zmiany prawa, szanować prawa nabyte. To znaczy, jeśli kiedyś nabyliśmy prawo do renty, prawo do emerytury, prawo własności legalnie i zgodnie z obowiązującymi w tym momencie przepisami, oczekujemy, że prawodawca, który będzie zmieniał prawo, nasze nabyte uprawnienia będzie szanował, a więc nie naruszy tych uprawnień. Wymagamy jeszcze od prawodawcy tego, żeby prawo było stabilne. To jest postulat, prośba, rozpaczliwe wręcz współcześnie wołanie do prawodawcy wobec sytuacji zalewu aktów prawnych, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach. Proszę przyjąć do wiadomości, że w ciągu roku zwykle 60 czy 70% aktów normatywnych to są akty zmieniające inne ustawy. 70%. Bywa, że ta sama ustawa zmieniana jest w ciągu roku raz, drugi, a w okresie transformacji bywało, że była zmieniana 17 czy 18 razy. Jak się znaleźć w tym gąszczu przepisów prawnych? Jak nadążyć nad tymi zmianami? No i wreszcie wymagamy od prawa, mówiłam o tych definicjach przytoczonych przed chwilą, żeby było klarowne, komunikatywne, możliwie precyzyjne, tak aby nie było możliwości interpretowania go na wiele rozmaitych sposobów. Żeby nie było norm sprzecznych, bo normy sprzeczne nie nadają się w ogóle do tego, żeby kierować ludzkim postępowaniem. Żeby nie było norm sprzecznych prakseologicznie, to znaczy takich, w których realizując jakąś jedną normę i osiągając jakiś jeden stan rzeczy, realizuję drugą normę i ten stan rzeczy, który osiągnęłam, niweczę. To świadczy o typowej nieudolności prawodawcy, o braku wiedzy, na gruncie której stanowi normy. Chodzi też o to, żeby prawo było wolne od luk, a więc od takiej sytuacji, w
w której na przykład przyznaje się komuś prawo wyborcze, ale nie określa się reguł, w jaki sposób należy z tego prawa korzystać. Przyznaje się komuś prawo uczestniczenia w konkursie, ale nie określa się, kto ten konkurs rozstrzyga. W takich sytuacjach prawo pozostaje pustą i niespełnioną tylko obietnicą. Co nam daje przestrzeganie takich reguł? Reguł, które Polski Trybunał Konstytucyjny nazwał regułami poprawnej albo rzetelnej legislacji, a które nazwać można wręcz etyką legislatora. Przecież wiemy, że może być tak, że ustawa, która jest ogłoszona, która jest precyzyjna, która nie jest retroaktywna, która ma piękną vacatio legis, może być nieudolna i może być okrutna. A mimo to uważamy, że przestrzeganie tych reguł stwarza nam pewną relację lojalności pomiędzy obywatelem a tym, który prawo tworzy. Stwarza nam zaufanie, że sprawy swoje, które podejmujemy w oparciu o obowiązujące reguły, będą szanowane, że jesteśmy wolni od zła, które można nazwać złem niepewności. Polski Trybunał Konstytucyjny tak tę myśl wyraził. Prawo należy stanowić i stosować tak, aby nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i by mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. I że jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości respektowane przez porządek prawny. Charakterystyczna jest ewolucja tych wskazań, o których Państwu mówiłam. Przez całe wieki uważano, że to jest tylko rodzaj zaleceń adresowanych do prawodawcy, że prawodawca zechce albo nie do takich zaleceń się stosować, że otrzymamy dar dobrej legislacji, ale przecież możemy go nie otrzymać. Ta sprawa zaczęła się zmieniać wyraźnie pod wpływem orzecznictwa sądów konstytucyjnych, które z ogromnym uporem zaczęły w przypadkach rażącego naruszenia tych reguł orzekać o niekonstytucyjności obarczonych takimi błędami aktów. Już w latach 50. austriacki sąd konstytucyjny powiedział, że przepisy prawne, których zrozumienie wymaga wyrafinowanej wiedzy prawniczej, cierpliwości archiwisty, skrupulatności księgowego i talentu rozwiązywania zagadek, nie jest dla obywatela obowiązującym prawem. To było orzeczenie rewolucyjne. Ale ileś tam lat później Polski Trybunał Konstytucyjny jedną z ustaw reformujących system zdrowia uznał całą za niekonstytucyjną ze względu na jego zawiłość, niezrozumiałość, sprzeczności i tak dalej, a więc ze względu na jakość tego prawa. Co jest charakterystyczne w naszych staraniach o prawo? Otóż to, że z czasem przestaliśmy traktować ten zespół wskazań, ten wzorzec, który sobie ukształtowaliśmy, jako wzorzec, na który dobry prawodawca ma spoglądać. Zaczęliśmy ubierać ten wzorzec w formę aktu normatywnego. To znaczy zaczęliśmy nadawać mu formę prawną. Proszę zwrócić uwagę, że prawo ma tę specjalną właściwość, której nie mają normy moralne, obyczajowe czy religijne, że samo zawiera normy dotyczące swojego tworzenia i swojej zmiany. Samo mówi również i o sobie. Wyznacza procedurę, w jakiej ma być tworzone, wyznacza zakres spraw, które trzeba regulować, których regulować nie wolno, a nawet i teraz sposób, w jaki ta regulacja ma przebiegać. Czy jaki ma być efekt tej regulacji, tak należałoby raczej powiedzieć. Doszliśmy więc do sytuacji zaskakującej zupełnie. Oto staramy się o to, żeby prawo było dobre i środka do tego, żeby to zapewnić, szukamy w samym prawie. Próbujemy samego prawodawcę związać określonymi regułami. Powiedzieć, otrzymałeś do spełnienia wielkie zadanie. Masz nie tylko prawo stanowić dla nas normy, ale masz zadanie, z którego masz się rzetelnie wywiązywać. Oczekujemy więc jako obywatele
rzetelnego, porządnego prawa, a nie jakiegokolwiek wytworu, do którego przestrzegania będziemy zmuszeni siłą. I odkąd ta myśl powstała, próbowano nadać jej formę reguł konstytucyjnych. To znaczy zawrzeć w konstytucji zespół zasad, wskazań i praw, które tworzący prawo ustawodawca, a więc parlament, ten, który tworzy ustawy, ten, który pochodzi z demokratycznego wyboru, ma realizować. Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest rodzaj rewolucji w myśleniu. Oto w demokratycznych wyborach powołujemy parlament. Parlament ten ma więc legitymizację demokratyczną, a my oczekujemy, że stanowiąc normy, będzie związany prawem. Wyznaczamy mu, teraz jeszcze powiadam, prawo do stanowienia prawa, wyznaczamy mu zadanie, ale oczekujemy, mało tego, żądamy, żeby to zadanie było realizowane rzetelnie. Zawarcie takich wskazań w Konstytucji było jednak możliwe wtedy, kiedy wykształciło się nowoczesne pojęcie Konstytucji. Co to znaczy? Pojęcie takie, gdzie Konstytucja jest traktowana jako akt normatywny. Akt, który zawiera normy adresowane do rządzących i do rządzonych, które mają być jednako przez jednych i przez drugich realizowane, a nie jako akt polityczny, deklaracje, życzenia, oczekiwania. I powtórę, kiedy zaczęto traktować Konstytucję jako akt, który jest przyjęty przez naród, nie dany przez monarchę, przyjęty przez naród, naród w rozumieniu politycznym, to znaczy zbiór obywateli, to naród tworzy Konstytucję jako rodzaj umowy społecznej, to naród w tej Konstytucji kreuje prawodawcę, a więc podmioty, które upoważnia do tworzenia prawa i wiąże tego prawodawcę określonymi ograniczeniami. Żeby jednak takie ograniczenia zawarte nawet w Konstytucji okazywały się skuteczne, potrzebny jest ktoś, kogo nazwać można strażnikiem Konstytucji. Najrozmaitsze podejmowano w tym zakresie próby, nawet w czasach przedkonstytucyjnych. Znana jest na przykład skarga publiczna w starożytnych Atenach na prawo uchwalane przez Eklezję. Skarga, której efektem mogło być to, że prawo uchwalone przez Eklezję było eliminowane z systemu, a ten, który tworzył prawo, mógł podlegać odpowiedzialności. Znane są i inne próby. W 1610 roku Sąd Ławy Królewskiej w Anglii powiedział: akt parlamentu, który narusza zasady zdrowego rozsądku i sprzeciwia się prawu powszechnemu, jest nieważny. Zdarzały się również przypadki innego rodzaju, mianowicie takie jak słynna klauzula Gustawa Radbrucha, wybitnego niemieckiego filozofa prawa, który w dwóch niewielkich dziełkach zatytułowanych 5 minut filozofii prawa i w drugim o znamiennym tytule Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo powiedział: należy tak długo dawać posłuch prawu stanowionemu przez władzę społeczną, jak długo nie jest to prawo w sposób nieznośny, niesprawiedliwe. Bardzo to ogólna reguła. Dawaj więc posłuch stanowionemu ludzkiemu prawu do granic, w których niesprawiedliwość tego prawa jest już nie do zniesienia. Oczywiście, kto ma ustalać, że jest nie do zniesienia i kiedy jest już nie do zniesienia? A jednak klauzulę Radbrucha zastosowano w procesach nazistów, ale także zastosowano ją później, znacznie po upadku muru berlińskiego, wtedy, kiedy niemieckie sądy sądziły tak zwanych strzelców z muru berlińskiego, a więc tych, którzy strzelali do ludzi, którzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej próbowali przebijać się przez mur na terytorium Berlina Zachodniego. Proszę zwrócić uwagę, jest to bardzo rozważna reguła, nie nawołująca do buntu, nie nakazująca, tak? Odmawiać posłuszeństwa wszelkiemu prawu, próbująca ważyć dwie wielkie wartości: sprawiedliwość prawa i pewność prawa. To znaczy nie,
nie przyjmująca założenia, że każdy z nas może sobie sam decydować, to jest prawo albo nie jest prawo. Opublikuje ten wyrok albo go nie opublikuje. No? Otóż muszą być w prawie mechanizmy, które powodują, że ktoś jest upoważniony do tego, żeby tego rodzaju spory rozstrzygać. Inaczej prawo straci swój wielki przymiot, jaką jest pewność prawa i powstanie stan chaosu. A teraz dwa słowa jeszcze o tym strażniku konstytucji. Otóż ta myśl torowała sobie drogę bardzo długo. Po raz pierwszy znalazła wyraz w wyroku sądu amerykańskiego z 1803 roku, w którym sąd powiedział, że odmówi stosowania ustawy, która nie pozostaje w zgodzie z prawem najwyższym, czyli z konstytucją. Na gruncie europejskim natomiast myśl o tym, żeby kontrolować prawodawcę, a zwłaszcza ustawodawcę, czyli akty parlamentu, pojawiła się w latach 20. ubiegłego wieku. Pojawiła się w Austrii i w Czechach. To wtedy powstały dwa pierwsze w Europie sądy konstytucyjne za sprawą wybitnego austriackiego filozofa prawa Hansa Kelsena. Myśl wszakże była dosyć prosta. Mianowicie system prawny jest zbudowany, powiada Kelsen, hierarchicznie. Na szczycie tego systemu stoi konstytucja, a pod nią są odpowiednio inne akty, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie. Wszystkie te podkonstytucyjne akty muszą być z konstytucją zgodne. Aby jednak zapewnić efektywnie zgodność z konstytucją, potrzeba właśnie tego, kogo nazwaliśmy strażnikiem konstytucji, a więc sąd konstytucyjny. Nie we wszystkich krajach istnieją sądy konstytucyjne, ale w większości istnieje instytucja kontroli konstytucyjności prawa, sprawowana przez na przykład sądy powszechne, na przykład Sąd Najwyższy, powiedzmy, w Norwegii. Więc ten sposób rozwiązania tego problemu bywa w różnych państwach różny. Sądy konstytucyjne w Europie pojawiły się przede wszystkim po krótkim okresie tych, które działały w latach 20. po II wojnie światowej. No i potem po okresie upadku systemów autorytarnych w Europie wschodniej i środkowej, ponieważ uważano wtedy, że sąd konstytucyjny może zapewnić rozdział prawa od polityki, a więc uzależnienie tego, jak jest stanowione prawo, od wyłącznie czynnika politycznego. Sąd konstytucyjny ma jedno w gruncie rzeczy zadanie. Mianowicie mając wzorzec prawa dobrego ustanowiony w konstytucji, ma porównywać inne akty, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia z tym wzorcem i stwierdzać, czy są one z tym wzorcem zgodne, czy są niezgodne. W razie ustalenia niezgodności taka norma, przynajmniej w Polsce, zostaje wyeliminowana z systemu prawnego. Nazwano więc sąd konstytucyjny obrazowo negatywnym prawodawcą. Prawodawca zwykle tworzy normy, eliminuje normy, czyli je deroguje, uchyla albo zmienia ich treść. Sąd konstytucyjny może tylko stwierdzić niezgodność normy z konstytucją, czego efektem jest to, że ta norma zostaje wyeliminowana z systemu prawnego. Może więc, mówiąc obrazowo, wyeliminować pewną patologię, ale nie może w to miejsce przyjąć żadnego pozytywnego rozwiązania. Dyskusja, która nie powstała w Polsce, nie toczy się w Polsce, bo teraz nie ma dobrych potem warunków, ale jest w ogóle dyskusją, na którą czas powinien nadejść, to dyskusja na temat tego, jaka jest władza Sądu Konstytucyjnego. Niektórzy powiadają, zbyt wielka, bo oto demokratycznie wybrany parlament tworzy prawo, a sąd składający się z 15 sędziów, nie mających legitymacji demokratycznej, bo przecież nie przez naród wybranych, twierdzi, że to prawo jest niekonstytucyjne i doprowadza do jego wyeliminowania. Powiada się, że ta władza być może jest za duża. Chcę zwrócić Państwu uwagę na to, że warto się tutaj nad czymś zastanowić. Mianowicie, kiedy konstytucje były ubogie w treści, kiedy właściwie ograniczały się przede wszystkim do określenia struktury organizacyjnej państwa i niewielkiego katalogu praw jednostki, kontrola konstytucyjności prawodawstwa nie była taka trudna.
ale dzisiejsze konstytucje są nasycone całym katalogiem praw jednostki. Są nasycone zwrotami niedookreślonymi i wartościującymi, a to nadzwyczajne okoliczności. A to środki konstytucyjne, które są niewystarczające danej sytuacji. A to słuszne odszkodowanie. Jaki to wzorzec do kontroli? Jak to trudno tak dokonać kontroli, czy ta ustawa, która przewiduje odszkodowanie za wywłaszczenie, a więc odjęcie czyjejś własności, przewiduje to odszkodowanie słuszne czy niesłuszne jeszcze? W związku z czym mówi się, władza z parlamentu, który to przewiduje, przesuwa się powoli w kierunku sądu konstytucyjnego. I niektórzy zaczynają to nazywać sądokracją. Niemniej jednak nie wymyśliliśmy jak dotąd lepszego środka na to, żeby przymuszać ustawodawcę do tego, żeby realizował wyznaczony mu wzorzec dobrego prawa. To, co chciałam Państwu w wielkim zarysie przekazać, to w gruncie rzeczy są nasze ludzkie starania o to, żeby prawo było dobre. Cały czas wymyślamy nowe instytucje i nowe rozwiązania, żeby nie doprowadzić do dramatu, żeby nie doprowadzić do sytuacji Antygony, żeby wcześniej móc zareagować na niedobre prawo. Arthur Kaufmann, niemiecki filozof prawa, taką postawę nazywa prawem oporu w drobnej monecie. Mianowicie patrz władzy na ręce cały czas. Reaguj na każde nadużycie władzy, zanim nie będzie za późno i zanim nie trzeba będzie heroicznych czynów, żeby się złemu prawu przeciwstawić. To, o czym Państwu mówiłam, ta myśl właśnie, że każda władza ma być związana prawem, a także władza tworząca prawo ma prawo respektować, jest myślą, która wpisuje się w pewien ideał ustrojowy, który określa się ideałem władzy ograniczonej, albo inaczej demokracji konstytucyjnej. To znaczy takiej demokracji, w której lud rządzi, ale prawo ogranicza władzę reprezentantów ludu, czyli parlamentu. I wydaje się, że w tym kierunku przez 30 lat zmierzała praktyka ustrojowa w Polsce. Z większymi czy z mniejszymi sukcesami. Że starano się przyjąć założenie, że wszystkie władze podlegają prawu, w tym także podlega prawu władza ustawodawcza. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak w przestrzeni publicznej i zyskują poparcie inne idee. Taka oto, że lud suweren i wyłonieni przez niego reprezentanci, wyłonieni w wolnych wyborach, a więc demokratyczni, są upoważnieni, by stanowić każde prawo. Bo demokracja, zasada demokracji, mówi się, i to słyszeliśmy z ust prominentnych polityków, ma prymat nad abstrakcyjnym porządkiem prawnym. A zatem demokracja, tylko pytanie, ile w tej demokracji prawa? I myślę, że to jest sedno sporu politycznego, który się toczy w Polsce. Czy opowiadamy się za ideą demokracji ograniczonej przez prawo, czy opowiadamy się za ideą demokracji, w której suweren może aktem swojej woli prawo w dość dowolny sposób zmieniać. Za którą z idei się opowiemy, to już jest sprawa naszej decyzji. Zostawiam Państwa z tym pytaniem, dlatego że każdy z nas na to pytanie musi sobie jako obywatel sam odpowiedzieć. Dodam jeszcze tylko jednak, że idea rządów ograniczonych, a więc demokracji konstytucyjnej, nie uniemożliwia reform, które chce przeprowadzić ta władza, która wygrała wybory, a więc większość parlamentarna. Tyle, że zmusza ich do przeprowadzania tych reform zgodnie z regułami prawa. A jeśli te reformy wymagają zmiany konstytucji, to trzeba wpierw uzyskać mandat społeczny i zmienić pozwalający na zmianę konstytucji. Metodą natomiast nie jest instrumentalizowanie konstytucji, jej rewizja i jej reinterpretacja, nie zawsze zgodna
z przyjętymi w naszej kulturze regułami wykładni. Wykładnia bowiem to nie jest to, co prawnik robi z tekstem prawnym. To jest trudna robota intelektualna prowadzona wedle przyjętych, możliwie zobiektywizowanych reguł. Dziękuję Państwu za uwagę. Rozumiem, że mam, panie profesorze, pośpiesznie opuścić to miejsce. Tak? Dziękujemy, pani profesorze, za znakomity wykład. Wykład o tym, jakie powinno być prawo i jakie musi spełniać kryteria, by być prawem dobrym. Z tego wykładu właściwie wynotowałem sobie prawie same pytania, ale te pytania, na które my możemy też sobie odpowiedzieć, ale i mamy tą odpowiedź dzięki pani profesor, takie jak: jaki powinien być wzorzec prawa? Jak powinno być ustanawiane prawo? Czy możemy związać prawodawcę do stanowienia dobrego i rzetelnego prawa? Kiedy stanowiące prawo jest nie do zniesienia i co z tego wynika? Kto ma być strażnikiem konstytucji? Kto może kontrolować władzę prawodawczą? A to oczywiście zadanie i zakres władzy sądów konstytucyjnych. Jak i kiedy sprzeciwiać się złemu prawu? To są wszystko te pytania, które, proszę Państwa, są przed nami i myślę, że łącznie z tym ostatnim, czy parlament może uchwalać każde prawo i w jakim kierunku powinniśmy wybrać, jaki kierunek powinniśmy wybrać, tak? Czy demokracja oparta o ideę rządów ograniczonych, tak? Czy parlament powinien być kontrolowany? Proszę Państwa, te pytania to są pytania dotyczące podstaw naszej demokracji, ale jednocześnie porządkujące naszą wiedzę. Taki wykład, myślę, jest ważny dla każdego obywatela, dla każdego z nas. I myślę, że takich wykładów właśnie często nam brakuje i do tego bardzo chciałbym pani profesor podziękować. To jest zaledwie jakby początek dla nas, jeśli chodzi o te wszystkie pytania, które mamy przed sobą i na które powinniśmy sobie nawet sami odpowiedzieć. Proszę Państwa, warto może w tym miejscu odwołać się do naszej misji zapisanej już w strategii wspomnianej przeze mnie w 2009 roku, gdzie odwołaliśmy się do słów jednego z założycieli naszej uczelni, że wolnym może być tylko naród światły. I myślę, że to jest naszą powinnością, by taką wiedzę wynosić poza mury uczelni i by z taką wiedzą trafiać do obywatela, do każdego z nas. Dlatego tym cenniejszy był dla nas ten wykład. Tak, przy okazji chciałbym powiedzieć, że wykłady i kursy z prawa cieszą się olbrzymią popularnością w Uniwersytecie Otwartym. Rekordy biją. No, rekordzistą był wykład dotyczący RODO, no, ale to było jasne, bo to akurat wtedy wszyscy tym żyli. Ale w tym trymestrze będziemy mieli wykład, który pobije ten rekord. I to, proszę Państwa, wykład prawne aspekty obrotu nieruchomościami. To jest to, co nas w tej chwili najbardziej interesuje. Proszę Państwa, to jest tyle. Wyczerpaliśmy cały program naszej uroczystości. Do zobaczenia więc na zajęciach, do zobaczenia w lepszych czasach. Życzę Państwu dużo zdrowia i dużo cierpliwości. Dziękuję Państwu bardzo za udział w naszej uroczystości. No i stwierdzam, że w ten sposób rozpoczęliśmy nasz nowy rok akademicki. Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. Dziękuję Państwu bardzo.